kiedy człowiek zaczyna mówić ojczystym językiem, to mu łatwo popaść w wielomóstwo. Będę się przed tym bronił, ale coś jeszcze dodać pragnę. Nigdy w życiu nie byłem w Wilnie. Jestem tu po raz pierwszy. Równocześnie można powiedzieć, że przez całe moje życie, przynajmniej od czasu, kiedy doszedłem do świadomości, stale byłem w Wilnie. Byłem w Wilnie myślą i sercem, można powiedzieć, całym moim jestestwem, przynajmniej jakimś jego szczególnym wymiarem. I to mi pozostało, również w Rzymie, może nawet jeszcze bardziej. Jednak pragnę bardzo gorąco dziękować opatrzności Bożej za to, że mnie tu w końcu przyprowadziło. Jest to dla mnie szczególna łaska. Wczoraj modliliśmy się wspólnie w Ostrej Bramie i tam przytoczyłem ten werset z Pana Tadeusza, mickiewiczowskie słowa do Boga Rodzicy. Pani, co w ostrej, co jasnej, bronisz góry i w ostrej świecisz bramie. Pragnę na końcu tego spotkania powiedzieć wam, że te słowa są prorocze. Ja już na różne sposoby ją poznałem. Od Kalwarii Zebrzydowskiej, poprzez naszą Jasną Górę, poprzez Fatimę i wreszcie przez Ostrą Bramę. I wiem, że ona jest tą, która przezwycięża każde zło. Nawet to największe, to największe, to ostateczne, depce głowę węża. Ufam, że pozwoli nam przezwyciężyć także i te rodzaje zła, które utrudniają drogę ku przyszłości. Tej drogi ku przyszłości. Pod opieką Pani Jasnogórskiej, pod opieką Pani Ostrobramskiej życzę moim rodakom i życzę moim braciom Litwinom, Polsce i Litwie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.